Zgadzam nas, to myślę, że możemy zaczynać. Chciałabym serdecznie wszystkich powitać na dzisiejszym wykładzie. Bardzo dziękujemy pani profesor Ewie Łętowskiej, specjalistce w kwestii prawa cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego oraz praw człowieka, będącej współczesnym autorytetem w walce o praworządność, za przyjęcie naszego zaproszenia. Jest to dla nas naprawdę wielki zaszczyt. Witam również serdecznie panią dyrektor Renatę Wanicką-Ćwiek oraz panią profesor Elżbietę Burczyńską z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz wszystkich tutaj dzisiaj zgromadzonych. Bardzo się cieszymy, że już po raz trzeci możemy się spotkać i porozmawiać o praworządności. Chciałabym tylko wszystkich poprosić o wyłączenie mikrofonów z racji, że mamy problemy z dźwiękiem i oddaję głos pani profesor. Dziękuję. Witam Państwa. Miło mi być u Państwa, jakkolwiek to trochę dziwnie wszystko wygląda, jak się rozmawia z własnym komputerem, no ale się już zdążyliśmy do tego przyzwyczaić. Dziękuję za zaproszenie i jestem Państwu winna przeprosiny. Dlatego, że ja najpierw sobie myślałam, że ja Państwu opowiem, co wedle mnie dla Państwa byłoby ciekawe w zakresie tego tematu, który Państwo przedstawili. Później aliści Państwo przedstawili za pośrednictwem pani prowadzącej listę pytań, które Państwo do mnie mają. Ja te pytania przeczytałam i najpierw myślę sobie, no przecież nie będę o takich dziwnych rzeczach opowiadała, a później sobie pomyślałam, że w gruncie rzeczy, a dlaczego by też nie? W związku z tym, ponieważ Państwo w pewnej mierze odpowiadają wobec tego dziś za formę tego mojego exposé, które dzisiaj przedstawię, ono jest dla mnie też trochę niecodzienne, więc dlatego zobaczymy, jak to nam razem wyjdzie. Będę starała się później dojść do takiego momentu przy odpowiadaniu na te pytania, żebym zawsze wypunktowała też to, co, na czym mnie zależy i co wydaje mi się dosyć istotne, żeby przekazać Państwu. A więc wobec tego, proszę Państwa, zaczynam i zaczynam po kolei, pytanie po pytaniu. I dostałam takie zadania do odpowiedzenia. Czy hipotetycznie byłoby możliwe stworzenie praw uniwersalnych stanowiących podstawę praworządności we wszystkich państwach świata? Czy istnieje jeden uniwersalny model praworządności, który sprawdzi się w każdych warunkach geopolitycznych? Ja na to w pierwszym takim impecie pani prowadzącej powiedziałam, że ja nie jestem wróżką, żebym odpowiadała na pytanie, czy hipotetycznie taki model jest możliwy, ale później pomyślałam, że spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Otóż proszę Państwa, ja jestem osobą leciwą, ponieważ ja przekroczyłam 80 i na moich niejako oczach, a w każdym razie już od momentu, kiedy w miarę świadomie zaczęłam uczestniczyć jakoś w życiu publicznym, czy jako widz, czy w pewnym momencie również trochę jako aktor, doświadczałam zjawiska dokładnie tego, o które Państwo pytają. Dlatego, że Państwo pytają o możliwość uniwersalizacji pewnych programów odnoszący się czy do praworządności, czy do praw człowieka. I ja świadkiem tego byłam właśnie, jak one się uniwersalizowały. Dlatego, że zaraz po wojnie, to były właśnie doświadczenia wojenne, byliśmy świadkami zaczątków systemu praw człowieka w postaci paktów, najpierw praw politycznych, później paktów ONZ-owskich, najpierw karta wolnościowa, później karta praw politycznych, później prawa ekonomiczne. To był zaczątek myśli, aby powstawał jakiś system uniwersalny, nie taki, który by w jakiś sposób zarządzał materią, która odnosi się do praw człowieka, ale który by w jakiś sposób inspirował państwa narodowe w ich dążeniu do stworzenia systemów, które by razem mogły kierować się pewnymi wspólnymi, być jakimś wspólnym mianownikiem. Proszę Państwa, później działo się dalej, dlatego że ten system, owszem, on istniał w świecie, ale Polska, mimo że formalnie była związana tymi dokumentami, tak naprawdę ratyfikowała je bardzo późno w latach pakty, nawet jak je ratyfikowała, to całe lata 60. i 70. były okresem, w którym istniał ten wspólny mianownik, ale specjalnie dużego wpływu na to, co się działo
wewnątrz kraju nie miał. Ja doskonale pamiętam moment, kiedy to było, ja pisałam jakąś glosę, komentarz do orzeczenia Sądu Najwyższego, w sytuacji, kiedy orzeczenie Sądu Najwyższego w ewidentny sposób odnosiło się do sprawy, która powinna być rozstrzygnięta inaczej, odnosiło się do sprawy wolności związkowych. To był już okres Solidarności. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było niedobre, dlatego że aprobowało ideę ukrócenia tych wolności w porządku krajowym. Gdyby ktoś chciał sięgnąć do systemu międzynarodowego, to oczywiście znalazłby argumenty przemawiające przeciw takiemu rozwiązaniu. I ja pamiętam jako komentator tego orzeczenia, jako już dorosły człowiek, dorosły, ukształtowany prawnik, ja napisałam komentarz, w którym zarzucałam między innymi Sądowi Najwyższemu to, że zamknął swoje rozważania tylko wewnątrz systemu krajowego. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się działo dalej z Polską. Polska stopniowo zaczęła przyłączać się do dużych systemów uniwersalnych, czy to europejskich, no bo jeżeli chodzi, dajmy na to, o system Rady Europy, w którym, jeżeli chodzi o prawa człowieka, wiodącą rolę odgrywa Konwencja o podstawowych wolnościach i prawach człowieka, Polska już w XXI wieku przystąpiła do tego systemu. Zaczęła być jego członkiem. Dalej mamy stopniowo, Polska weszła do Unii Europejskiej. To jest jeszcze ściślejszy klub. Dalej mają Państwo do czynienia z kolejnymi działaniami uniwersalizującymi, czyli po pierwsze, jeżeli spojrzymy na sprawy z punktu widzenia tendencji, mają Państwo oczywiście w ostatnim stuleciu do czynienia z tendencją uniwersalizacji, czyli dokładnie to, o co Państwo pytają. Czy jest możliwe stworzenie praw uniwersalnych stanowiących podstawę praworządności? No cały czas jesteśmy świadkami wysiłków idących w tym kierunku. Z tym tylko, że te systemy, one w gruncie rzeczy mają bardzo różną moc wiążącą. Jeżeli to się wszystko zasadza na tym, czy ktoś chce wobec tego być częścią systemu uniwersalnego, czy nie chce być częścią systemu uniwersalnego. Tego rodzaju każda uniwersalizacja oznacza pewne ujednolicanie, pewne konieczność przejścia do porządku dziennego nad aspiracjami odśrodkowymi. Czyli ten proces, o którym w tej chwili mówimy, jest procesem bardzo narażonym na wszelkiego rodzaju polityczne huśtawki. Huśtawki związane, na przykład Stany Zjednoczone w swoim czasie miały okres zainteresowania wyłącznie sprawami krajowymi, świat ich nie obchodził. Później miały z kolei okres aż nadmiernego zainteresowania światem zewnętrznym. Jeżeli chodzi o nasz kraj, moment akcesji do Unii Europejskiej nas w określony sposób usytuował w tym systemie. Ale mają Państwo, jeżeli Państwo są czytelnikami gazet, doskonale Państwo wiedzą, że na przykład Wielka Brytania dokonała Brexitu, czyli Wielka Brytania z tego systemu się wyłamała, odeszła. Czy to będzie trwałe odejście, czy tylko czasowe? Zresztą związane jest to z ogromnymi kłopotami. W związku z tym, sumując to Państwa zapytanie, jesteśmy świadkami nieustannego dążenia do uniwersalizacji, do poszukiwania tego rodzaju wspólnego mianownika, jakiegoś katalogu praw podstawowych. W tej chwili ja bym powiedziała, że mamy pewien problem, to jest embarras de richesse, dlatego że my mamy w tej chwili kilka systemów. Mamy system Rady Europy, w którym mamy główną rolę odgrywa Konwencja o podstawowych wolnościach i prawach jednostki. Konwencja, która, dodajmy, ma system realizacyjny umożliwiający jednostce skargę na władzę własnego państwa. Mamy system praw podstawowych zawartych w karcie praw podstawowych. Tamten system zaskarżania jest mniej doskonały.
Dalej, mamy do czynienia z systemem Rady Europy, to właśnie o tym wspomniałam, i mamy do czynienia, proszę Państwa, wreszcie z systemem, który współistnieje z systemem ochrony realizowanej w ramach Konwencji o podstawowych prawach i wolnościach człowieka, czyli cały system luksemburski Unii Europejskiej. Wzajemne współdziałanie tych systemów jest niezwykle skomplikowane. Różnego rodzaju perturbacje o charakterze konkurencyjnym, o charakterze kolizyjnym wymagają ustawicznej troski zarówno politycznej, jak i jurydycznej. W związku z tym moja odpowiedź na pierwsze pytanie jest takie. Czy jest hipotetycznie taki system możliwy? Hipotetycznie tak. Praktycznie ja osobiście nie bardzo wierzę w taki jedyny system. Natomiast wierzę jedno, że tego rodzaju działania, o których w tej chwili wspominałam i o których istnieniu Państwo oczywiście wiedzą, działania te dążą do stworzenia możliwie dużego wspólnego mianownika opartego o system poszanowania praw jednostki, państwo prawa, pewne zasady demokratyczne. Czy ten system jest sprawny? W pewnych segmentach tak, w pewnych segmentach mniej. Niestety jest bardzo narażony na różnego rodzaju perturbacje polityczne. Im większa dążność do ujednolicania, tym więcej kłopotów nad utrzymaniem jedności. Tak można byłoby to scharakteryzować. Czy istnieje uniwersalny model praworządności, który sprawdzi się w każdych warunkach geopolitycznych? No tutaj odpowiadam, nie jestem pytią. I znów wątpię. Wątpię, czy ten jeden, jedyny jest możliwy do osiągnięcia. Ale znów, nie o to chodzi, żeby tego króliczka złapać, tylko żeby go godzić. I to chyba jest najlepsza konkluzja tego pierwszego pytania, które mi Państwo zadali. Cała idea jest nie w tym, żeby osiągnąć pewien określony stan, tylko w tym, żeby do niego dążyć. I ja wreszcie, żeby te trochę przydługie i nudnawe rozważania zakończyć czymś weselszym, chcę Państwu powiedzieć, to jest anegdota, ale jest prawdziwa. Kiedy skończyłam kadencję jako Rzecznik Praw Obywatelskich, no akurat to był okres, kiedy się przygotowywała polska konstytucja, która weszła w życie 17 października 1997 roku. I wtedy pamiętam, zaistniał spór pomiędzy mną i moim następcą jako Rzecznika Praw Obywatelskich, profesorem Tadeuszem Zielińskim. On mianowicie był zdania i on gdzieś tak pisał i głosił, proszę Państwa, 17 października na drugi dzień obudzimy się w państwie prawa. Ja z właściwą sobie zgryźliwością mówiłam, że się nie obudzimy w żadnym państwie prawa, tylko co najwyżej obudzimy się w państwie, które będzie starało się przez działanie swoich organów zdążać ku owemuż państwu prawa. No, polemika jak polemika, żeśmy ją toczyli przez dłuższy czas i jaki znów chcę Państwu wskazać, prawdopodobnie wśród Państwa są osoby, które są zainteresowane czy studiami prawniczymi, czy interesują się prawem. Otóż prawnicy żyją pewnym złudzeniem. Prawnikom się wydaje, że jeżeli oni coś przeprowadzą w prawie, w przepisach, to się zrealizuje w rzeczywistości. I otóż nie ma większego złudzenia i kłamstwa niż to, które gdyby chcieć temu uwierzyć. Można napisać 10 konstytucji, można zmieniać codziennie ustawy, tylko że z tego zmieniania nic innego nie wynika, poza tym, że zmienia się papier, na którym się te akty ogłasza. Dlatego, że tak naprawdę realizacja ustaw i realizacja konstytucji wymaga ogromnego wysiłku, którego zresztą bardzo często politycy nie chcą w to zainwestować. I dlatego zamiast realizować to, co jest w przepisach, choćby jako dążenie do państwa prawa, tak jak to wprowadziła Konstytucja 1997 roku, to zajmują się doskonaleniem przepisów prawa i zmienianiem ich na coraz nowe. Otóż z tego niewiele wynika. I to jest, proszę Państwa, moja odpowiedź na pytanie pierwsze. Krótko mówiąc, nie ma takiej, hipotetycznie nie byłoby moim zdaniem możliwe, co nie należy, co nie przekreśla wysiłków, że w pewnych segmentach należy o takie ujednolicenie się starać. I przynajmniej gdy idzie o Europę, to rzeczywiście już jest zgoda co do tego, że pewien podstawowy korpus praw jednostki jest wartością, która powinna być realizowana przez wszystkie państwa
europejskie, te, które przystąpiły do konwencji. Teraz pytanie drugie. Czy jest możliwe takie skonstruowanie prawa, tak precyzyjne napisanie konstytucji, aby nie powstawały jakiekolwiek wątpliwości w jej interpretacji, a jednocześnie, aby istniały gwarancje jej bezwzględnego przestrzegania? Otóż, proszę Państwa, cytat z Dantego. Lasciate oni speranza voi cantrate, czyli niech Państwo się zbędą wszelkiej nadziei, to było na u wrót piekła napisane. Niech Państwo nie mają nadziei, że tutaj wchodząc Państwo osiągną taki raj. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe, tego rodzaju działanie. Historycznie rzecz biorąc, w swoim czasie, to było w XVIII wieku w Prusach, usiłowano opracować taki akt prawny, ustawę, która by regulowała, no może nie wszystko, ale duże połaci problemów związanych z gospodarką. To był Landrecht pruski. Proszę Państwa, było to ogromne dzieło i wszystkiego nie wyczerpało. Nie da rady napisać czegoś takiego, co w konstytucji czy w akcie podobnego rodzaju zawrze wszystko. Każdy akt dozna interpretacji przez tych, którzy będą go stosowali. Każdy. Zawsze te granice interpretacji będą w pewnej mierze chybotliwe, bo muszą być. Rozwój historyczny prowadzi do tego, że wykładnia, interpretacja się zmienia, a kwestia usunięcia ewentualnych wątpliwości nic nie ustrzeże jakiegoś aktu prawnego przed jego wypaczeniem i chęcią uczynienia z niego atrapy. Więcej Państwu powiem, gdy my żyjemy w czasie szczególnym i które czyni moje spotkanie z Państwem szczególnie trudnym. Dlatego, że my żyjemy niestety w tej chwili w państwie, w którym drastycznie rozchodzi się to, co wynika z pewnych założeń konstytucyjnych i aktualna polityka, która jest realizowana. Ja użyłam tutaj określenia, że powstaje nam trochę państwo podwójne. Co innego jest na papierze, co innego jest w realizacji. Takie zjawiska w historii się zdarzały. Otóż nie można winić konstytucji, że dała się zgwałcić. Tak jak nie można winić kobiety, że dała się zgwałcić. Nie ofiara jest winna, tylko gwałciciel. Otóż jeżeli się nie przestrzega, a się nie przestrzega, no chociażby tego, żeby jednakowo traktować, gdy idzie o ściganie, powiedzmy, niektórych przestępstw. Weźcie Państwo na przykład, żeby tak jakoś mniej było, bardziej było, na przykład kwestionowanie pewnych zgromadzeń. Są zgromadzenia bardziej miłe władzy i mniej miłe władzy. Te mniej miłe władzy ściga się dokładniej i staranniej, te bardziej miłe patrzy się na niektóre sprawy pobłażliwie. Otóż tego rodzaju sytuacja jest bardzo demoralizująca i niestety w takich sytuacjach nam się przydarzyło, że nasza konstytucja z 1997 roku, ona zakłada bardzo, ona jest konstytucją inkluzywną. Zakłada, że pod tym parasolem konstytucyjnym mieszczą się bardzo różne dążenia, bardzo różne. Jest wspólny mianownik, który mieści wiele różnych religii, ideologii, światopoglądów. Jeżeli jednak w realnej polityce następuje sytuacja, kto nie z nami, ten przeciw nam, to nie jest koncepcja inkluzywna, to jest koncepcja ekskluzywna. Kto nie z nami, ten wróg. Kto, chociażby, jeżeli na przykład nam konstytucja przyznaje możliwość przez przynależność do systemu, jak wspomniałam, tych większych organizmów
ponadnarodowych. Przyznaje nam prawo, możliwość na przykład skargi do Strasburga na naruszenie praw jednostki. No i jeżeli wobec tego jednocześnie polityk powiada, oj, skarga do Strasburga to jest wyraz braku patriotyzmu, to nie jest wobec tego dobry obywatel, no to w takiej sytuacji my mamy do czynienia z wypaczeniem systemu, dlatego że system jest inkluzywny. Powiada, proszę bardzo, jeżeli władze wewnętrzne naruszają standard zachowania, może obywatel poskarżyć się do Strasburga, a jednocześnie polityk mówi, tylko zły obywatel wnosi skargę na swoje własne państwo, no to wtedy w takim wypadku mamy do czynienia właśnie z wypaczeniem zasad konstytucyjnych. I dlatego, jak powiadam, jest moja rola, jest w tej chwili dosyć trudna, dlatego że po pierwsze ja wątpię, czy można zrobić taki system, uczynić taki system, który jest bardzo konsekwentnie zapobiega wszelkiego rodzaju wypaczeniom, a jednocześnie mam świadomość, że obecna sytuacja nie jest sytuacją normalną, ponieważ tych wypaczeń jest stosunkowo dużo. No, to odpowiedź na drugie pytanie. Trzecie pytanie Państwo zadają. Już w XIX wieku wybitny angielski filozof John Stuart Mill przewidział zagrożenia płynące z demokracji, ryzyko przejęcia władzy przez zbyt dużą liczbę osób tego samego ugrupowania, prowadzące do niemal dyktatorskich rządów. No ja bym powiedziała, że Państwo się odwołują do Milla, a ja się mogę odwołać jeszcze do wcześniejszych, proszę Państwa, filozofów, bo jeżeli Państwo sięgną nawet do Platona, to tam Państwo też znajdą myśl podobną wtedy, kiedy on dokonuje określenia różnego rodzaju ustrojów państwowych. Czy moim zdaniem przewidziane przez Milla zagrożenia i kryzys demokracji mają miejsce również dzisiaj w Polsce? Częściowo już na to pytanie odpowiedziałam. Otóż ja byłam zawsze ogromną zwolenniczką inkluzywnego traktowania konstytucji i systemu prawa. Czyli, żeby wspólny mianownik był stosunkowo duży i pojemny. Jeżeli nawet przy wyborach, jeżeli ostateczny efekt wyborczy jest taki, że daje monopol władzy jednej partii, no to teraz zależy bardzo wiele od kultury politycznej. Czy partia rządząca traktuje wobec tego swoich mniej szczęśliwych konkurentów jako konkurentów, ale jednocześnie jako wspólników do wspólnego deliberacyjnego załatwiania spraw państwa, czy też traktuje ich jako wrogów i potencjalnych konkurentów, których należy zniszczyć, przekupić, czy w inny sposób unieszkodliwić. Dlatego myślę, że jeżeli Państwo akurat się odwołują do Milla, to akurat w tym punkcie spostrzeżenie Milla było trafne. Ale ja nie jestem specjalistką od ani politologiem, ani specjalistką od różnego rodzaju ustrojów. Ja twierdzę, że systemy współczesne wyborcze, które w jakiś sposób służą zniwelowaniu tego niebezpieczeństwa, o którym Państwo tutaj wspominają, no nie są doskonałe. W związku z tym, owszem, kryzys demokracji ma miejsce również dzisiaj w Polsce. Ale znów odwołam się do własnych doświadczeń. Kiedy ja zostawałam, bo w swojej karierze mam za sobą też, pani tutaj zresztą o tym wspomniała, byłam kiedyś sędzią w Trybunale Konstytucyjnym przez 9 lat. Ja nastałam w Trybunale Konstytucyjnym w roku 2002, 9 lat do 2011. Otóż wtedy panowała taka zasada, ale ona nie wynikała z przepisów, ona wynikała ze zwyczaju, który nakazywał, że jeżeli się zwalniało jakieś miejsce w Trybunale Konstytucyjnym, to nie tylko partia rządząca, jakby to powiedzieć, uważała, że obsadzi Trybunał przez swoich, ale na przykład dopuszczała inne ugrupowania polityczne, też w miarę powstawania wolnych miejsc, do udziału w tym, no jakby to powiedzieć, żeby mógł sobie mianować swojego
czy odpowiadającego im z różnych względów kandydata. Ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest nasz tylko problem, dlatego że ta zasada zanikła. W tej chwili nie mamy do czynienia z sytuacją, w której by wolne miejsce było obsadzane przez kogokolwiek innego niż na przykład partia rządząca. Partia rządząca uważa, zwyciężyliśmy, na nas głosowano, my mamy teraz monopol na to, jak wobec tego układamy sprawy w państwie. Jest pewien problem, dlatego że to prawda, że większość ma możliwość decydowania w parlamencie, ale jednocześnie konstytucja, która jest przyjęta kiedy indziej i wcześniej i również przyjęta inną większością kwalifikowaną po to, żeby właśnie nie było tego typu monopoli, o których tutaj państwo, o których mówił Mill, nakazuje jednocześnie temperowanie tego rodzaju apetytów, pohamowanie tego rodzaju apetytów. W związku z tym myślę, że jeżeli państwo akurat ostrzeżenie Milla traktują jako przestrogę dla współczesności, to mają państwo rację. Cztery. Czy moim zdaniem działalność Niezależnego Trybunału Konstytucyjnego to jedyna droga do ochrony praworządności, czy istnieją być może inne skuteczniejsze rozwiązania? Ja wcale nie uważam, żeby akurat istnienie Trybunału Konstytucyjnego było jedyną drogą do ochrony praworządności. Jest jednym z wielu sit. I znów odwołując się do moich doświadczeń. Proszę Państwa, za mojego życia i to już w czasach, kiedy byłam aktywnym prawnikiem, najpierw powstało sądownictwo administracyjne w roku 80. Mianowicie kiedy... 80? Ja dobrze mówię? Oj. W każdym razie sądownictwo administracyjne, które... Nie w 80. Matko Boska, co ja mówię? W latach 80. to jest Trybunał Konstytucyjny. Otóż sądownictwo administracyjne przez wiele, wiele lat nie istniało. W związku z tym to, co zdecydował organ administracji, to podlegało tylko zaskarżeniu w toku instancji. Nie było możliwości do odwołania się do sądu. Dopiero stopniowo, poprzez dyskusję, poprzez przyzwyczajenie, jeszcze przed zmianą ustroju, wprowadzono sądownictwo administracyjne. Później wprowadzono sądownictwo konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny jest jednym z wielu elementów kontroli, w tym wypadku działalności legislacyjnej. Sądownictwo administracyjne, decyzje administracyjne, sądownictwo konstytucyjne, decyzje parlamentarne. Później wprowadzono jeszcze Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zadaniem jest w gruncie rzeczy wystawianie piłek Trybunałowi Konstytucyjnemu. Oczywiście, że myśmy się do tego przyzwyczaili i w tej chwili mamy sytuację taką, że jeżeli nam się zdarzy ustawodawstwo, które budzi wątpliwości konstytucyjne, brak nam możliwości zaskarżenia w sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny pracuje nie najlepiej, tak jak w tej chwili. Jeżeli państwo pytają o moje zdanie, to ja uważam, że prawidłowo funkcjonuje taki system, w którym jest wiele różnych sit. Po pierwsze, jeżeli jest podział władz ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Władza sądownicza jest dosyć narażona na różnego rodzaju wpływy i różnego rodzaju perturbacje. Jeżeli władzę sądowniczą albo się tak ustawi, że jest ona niewydolna, zbyt powolna, nie ma możliwości rychłego reagowania na nieprawidłowości, które do niej dopływają, no to wtedy w gruncie rzeczy cały system chodzi źle. To jest nasza sytuacja. Jeżeli państwo mają do czynienia z sytuacją, w której ustawodawca zwykły nie czuje nad sobą żadnej kontroli, to jest system oczywiście też ułomny. Jeżeli z kolei organy wykonawcze mają
mają taką sytuację, że są niekontrolowane, funkcjonuje źle, dajmy na to wymiar prawo podatkowe, jest niekontrolowane przez żaden sąd. Oczywiście też jest źle. Myśmy się po prostu przyzwyczaili do tego, że mamy i sąd administracyjny, i sąd Trybunał Konstytucyjny, i mamy Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli z jakichś przyczyn któreś z tych trzech ogniw funkcjonuje źle, cały system funkcjonuje nieprawidłowo. Dlatego nie ograniczałabym Państwa wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego jako jedynej drogi do ochrony praworządności, bo praworządność chronią również sądy administracyjne. Przecież to jest ogromny aparat. Sądy administracyjne to jest wiele oddziałów Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkie sądy administracyjne, które kontrolują naprawdę tysiące decyzji administracyjnych. I to jest droga do praworządności na co dzień, dlatego nie należy ich niedoceniać. Ja w swoim czasie byłam sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tam ja akurat pracowałam w wydziale, który się zajmował prawem celnym, no w tej chwili ma to mniejsze znaczenie z uwagi na naszą przynależność do Unii Europejskiej, ale który kontrolował decyzje w sprawach mieszkaniowych, meldunkowych, sprawach celnych, dalej w sprawach cudzoziemców, którzy przybywali do Polski i którzy chcieli legalizować pobyt w Polsce. Przecież to są naprawdę tysiące decyzji administracyjnych, które corocznie są rozpatrywane przez sądy administracyjne. Decyzje podatkowe, to są wszystko decyzje w sprawach budowlanych. Nie wiem, jaki Państwa jest związek akurat z tym, bo Państwo tak eksponują rolę Trybunału Konstytucyjnego. Ja bym była zdania, że nawet większa rola jest prawidłowej pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego niż Trybunału Konstytucyjnego w praworządnym ukształtowaniu życia społecznego w Polsce. Dalej, pytanie piąte. Czy jest możliwe i celowe przesunięcie granicy, od którego młodzież nabywa prawa wyborcze lub zyskuje możliwość składania inicjatyw legislacyjnych od 16 lub 17 roku życia? No, z tymi inicjatywami legislacyjnymi to ja bym się nie śpieszyła z tym, bo uczciwie powiedzieć, prawodawstwo jest pewnego rodzaju sztuką i umiejętnością. Tak samo jak myślę, że tak samo jeżeli prawo przewiduje, że sędzią można być abstrahując już od wykształcenia, od pewnego wieku, to tak samo i prawodawcą byłoby lepiej, żeby być się tak nabierając trochę więcej życiowego doświadczenia. Czyli tutaj bym była bardzo wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o przyznawanie inicjatywy ustawodawczej. Zresztą ja chcę powiedzieć, że przecież proszę Państwa, w naszym kraju nie każdy dorosły obywatel ma inicjatywę ustawodawczą. Inicjatywę ustawodawczą ma się za pośrednictwem pewnych instytucji. Więc dlaczegoż by to właśnie akurat młodzież należałoby tak uprzywilejowywać, żeby im nadawać, jeżeli ja dobrze rozumiem to pytanie, możliwość składania inicjatyw legislacyjnych. Ja na przykład inicjatywy legislacyjnej złożyć nie mogę, bo mi to nie przysługuje. W związku z tym, tak mi się wydaje, że ta druga część to bym była przeciwna. Granice wieku prawa wyborczego. W ogóle generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że jest pewna tendencja, ludzie się rozwijają szybciej, dojrzewają szybciej. Kwestia pełnoletności i kwestia związanych z tym wszystkim statusów prawnych, w tym również statusów wyborczych, jest oczywiście sprawą umowną. Odpowiada się karnie od 17 roku życia, pełnoletność uzyskuje się od 18 roku życia. To jest rzecz do dyskusji. Prawdopodobnie z czasem dojdziemy też do tego, że ten wiek ulegnie obniżeniu. Przyznam, że nie mam tutaj szczególnie twardych przekonań. W jaki sposób młodzież może wpływać na programy nauczania albo na wybór przedmiotów maturalnych?
mówiąc, pisząc, rozmawiając tylko z tymi, którzy mają akurat coś w tym zakresie do powiedzenia. Ja w tym zakresie nie mam do powiedzenia nic. Nie znam się na tym. Sądzę, że zarówno programy nauczania powstają z udziałem doświadczonych pedagogów, no więc muszą Państwo po prostu zadbać o to, żeby stosowne impulsy czy stosowne informacje dobrze przepływały. Zależy to najprawdopodobniej od tego, czy generalnie rzecz biorąc w szkołach jest sprzyjający klimat dla tego, żeby z młodzieżą rozmawiać, żeby traktować w sposób bardziej podmiotowy jej postulaty czy możliwości. Ja tu nie jestem akurat dobrym specjalistą. Nie mam, prawdę powiedzieć, zielonego pojęcia, jak się to robi, dlatego że się tym nie zajmuję. Myślę, że Państwo uzyskaliby lepsze informacje w tym zakresie od własnych wychowawców i pedagogów, którzy tym się lepiej zajmują. Generalnie rzecz biorąc, zawsze jest dobrze, jeżeli na te tematy się rozmawia i jeżeli dyskusja na ten temat jakaś istnieje. Co dalej? A jeszcze wybiór przedmiotów maturalnych. Poddaję się, proszę Państwa, z góry. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie moja broszka. Nie znam się. A nie będę udawała, że coś na ten temat mogę sensownego powiedzieć. Czy brak takich możliwości nie jest de facto pozbawieniem młodzieży prawa do współdecydowania o swoim losie? Ja przepraszam bardzo, ale zapytam złośliwie. A kto Państwu powiedział, że istnieje takie prawo do współdecydowania o własnym losie? Bo wiecie Państwo, ja takiego prawa też nie mam. Ja mam różne statusy jako osoba dorosła. One oczywiście składają się w jakiś sposób na moją możliwość współdziałania, ale jednego prawa decydowania o swoim losie nie ma. W związku z tym jesteśmy na jednym wózku, proszę Państwa. Oczywiście, że można dyskutować na temat tego, czy generalnie, na przykład nie wiem jak się układa, bo to zależy, o ile wiem, w różnych szkołach, jak zależy u Państwa możliwość w ogóle współdecydowania o sprawach szkoły. Lepiej jest dać im się wygadać, to wiem. Natomiast jednego prawa współdecydowania o swoim losie nie ma, proszę Państwa, nikt z nas. Jak młodzież może wspomagać rozwój praworządności w Polsce? Wiem. Sądzę, że najlepiej, z największym pożytkiem dla siebie, poprzez interesowanie się tymi sprawami, poprzez jakieś kontakty, poprzez lektury, pamiętam, że kiedy sama byłam uczennicą, na przykład niesłychanie dbano o to, żebyśmy były właściwie, bo ja chodziłam do żeńskiego gimnazjum, au courant bieżących spraw, żebyśmy krótko mówiąc czytały gazety, czy ogląd telewizji wtedy jeszcze tak dopiero kiełkowała. No ale w każdym razie no, w ten sposób, bycie świadomym w momencie, kiedy staniemy się już obywatelami plenotitulo, osiągając pełnoletność, żebyśmy mniej więcej orientowali się w sprawach czy swojego regionu, czy swojego no, miasta, terytorium, ale również, żeby nie zaskakiwało nas to, co się dzieje na arenie krajowej. Więc chyba tylko przez to, co może więcej zrobić. No. Czy warto nałożyć na obywateli obowiązek udziału głosowania w wyborach i referendach, choćby pod groźbą sankcji prawnych? Gdzieniegdzie w niektórych krajach tak jest, w Belgii na przykład, jest obowiązek głosowania. Ale ja nie wiem, czy to jest dobra myśl. Nigdy nie, z niewolnika nigdy nie będzie dobrego obywatela. W związku z tym to są niestety mankamenty współczesnej demokracji, ponieważ ludzie mają mały wpływ na to, co się naprawdę dzieje. W związku z tym ich uczestnictwo w wyborach jest nikłe. I rezultat jest taki, że mniejszość wybiera decydentów, którzy decydują dla większości o biegu rzeczy. No ale z drugiej strony
pasywność tych, którzy do wyborów nie idą, ułatwia tego rodzaju zadanie. A więc we własnym interesie jest lepiej uniknąć sytuacji, w której mniejszość wybierze dla nas los, na który się później będziemy uskarżali. Czyli ja bym była przeciwna, jestem w ogóle zwolenniczką oszczędnego operowania nakazami i zakazami. Także dotyczy to prawa wyborczego. Jak wykształcić społeczeństwo obywatelskie świadome swoich praw i obowiązków? Jak zwiększyć świadomość prawną społeczeństwa? Jak można optymalnie edukować młodzież w zakresie praworządności? Wie Państwo, to jest tak jak z trawnikami angielskimi. Wałować i siać, wałować i siać, wałować i siać. To nie jest, jeżeli ja bym spojrzała, ja mam ponad 50 lat stażu pracy zawodowej. Częściowo moją pracą to jest nauczanie na poziomie uniwersyteckim, ale również w zakresie czy praw człowieka, czy takich różnych doraźnych działań, również w zakresie NGO-sów, nauczanie sędziów. Otóż, gdy spojrzę na to z perspektywy ostatniego 30-lecia, no to można powiedzieć, no to czy Państwo sobie życzą, żeby mówić o tej szklance, która jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Bo jeżeli do połowy pustej, to pusta, no to można powiedzieć, te wszystkie wysiłki spełzły na niczym. Mamy do czynienia z kryzysem demokracji, mamy do czynienia z kryzysem konstytucjonalizmu. Z drugiej strony, szklanka do połowy pełna. Mają Państwo do czynienia z na przykład w tej chwili wyraźnie ze zwiększonym zainteresowaniem młodzieży, przynajmniej w niektórych kwestiach, które są przedmiotem czy powiedzmy życia publicznego, zebrań. No po prostu trzeba być aktywnym, tylko na jakim polu i kto gdzie chce tą swoją aktywność skierować, a no to już zależy od oczywiście od tego, co, czym się chce zajmować. Najważniejsze jest jedno, nie być biernym. Ja nie mam lepszej metody na to, jak wychowywać. Czy ja wiem? Przede wszystkim nie kłamać. Jeżeli idzie o działanie prawa, gdy idzie o ocenę zjawisk społecznych, przede wszystkim starać się to wytłumaczyć, dlatego że największym złudzeniem, gdy idzie o partycypację w sprawach, o których tutaj Państwo wspominają, to jest mniemanie, że przy pomocy jednego jakiegoś czarodziejskiego zabiegu, czy to legislacyjnego, czy to jakiejś decyzji, można doprowadzić do radykalnego polepszenia sytuacji. Kształtowanie kultury prawnej to jest bardzo żmudny proces, niesłychanie trudny. W związku z tym mój optymizm jest ograniczony, a jak można optymalnie edukować młodzież w zakresie praworządności. Patrzcie Państwo na to, co ja w tej chwili robię. Ja w tej chwili starałam się, przyjmując ten schemat, który Państwo mi jakby to zasugerowali, wyjaśniać Państwu Państwa wątpliwości. Ja mam na przykład w tym wypadku niedosyt, dlatego że dla mnie odpowiedzi na te pytania są trochę mdłe. Ja bym inaczej to robiła, gdybym chciała Państwa przekonywać na moją wiarę, ale jednocześnie jaki chciałam osiągnąć rezultat? Chciałam zapewnić Państwu możliwość partycypacji akurat w kształtowaniu tego, co chcieliby Państwo ode mnie usłyszeć. Tylko obawiam się, że Państwo szukają ładnej, gładkiej odpowiedzi, która Państwu przyniesie satysfakcję. O tak, to trzeba zrobić. Jak zrobimy to, będziemy mieli praworządność. A ja Państwu odpowiadam na tym, że historycznie się nie da, że wszelkiego rodzaju rozwiązania skrajne są ułomne, że historia nas uczy, historia jest historią nie tyle zwycięstw, co i zwycięstw i porażek, więc w związku z tym myślę, że poszukiwanie właściwej drogi sytuacyjnej przy poszczególnych problemach, które są do rozwiązania, jest po prostu troszkę nudne. I dlatego, jeżeli mnie Państwo pytają, jak optymalnie edukować młodzież w zakresie praworządności, to się zastanawiam, czy opowiadać im tylko o fajerwerkach,
czy opowiadać im o tym, że edukowanie w zakresie praworządności to jest straszliwy wysiłek, nie zawsze uwieńczony powodzeniem. I na to pytanie Państwo sobie muszą odpowiedzieć. Czy edukacja na temat praworządności powinna być obowiązkiem państwa czy organizacji pozarządowej? Organizacje pozarządowe są różne, więc rozumiem, że chodzi Państwu o te organizacje, które w swoich obowiązkach statutowych mają tego rodzaju działania. No na przykład na rzecz powiedzmy pewnych ugrupowań. Państwo są, zdaje się, młodymi socjuszami Europy, czyli no, prawda, działającymi na rzecz integracji europejskiej. No ale są na przykład NGOsy, które zajmują się powiedzmy osobami niepełnosprawnymi i ich prawami. Nie mam na myśli tylko pomagania, ale na przykład no, edukacja w zakresie osób obarczonych niepełnosprawnością. Wobec tego, na tyle, na ile NGOs ma w swoim statucie działalność edukacyjną, no to jest ich zadanie i to one powinny realizować. Natomiast moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z wyręczaniem czy postulatem wyręczania państwa, które ma oczywiście obowiązek edukacji swoich obywateli i edukacji, która powinna być przez państwo zapewniona. No ja mam tutaj pewien dyskomfort, dlatego że ja bodajże wczoraj przeczytałam, że w ramach zwiększonego zainteresowania czy zwiększonym pensum wychowania w zakresie historii, no akurat minister, prawda, wyraził się jakoś w ten sposób, że należy nauczać między innymi o Unii Europejskiej i jej braku praworządności jako organizacji. No więc ja mam pewną konfuzję, dlatego że Unia Europejska jest organizacją, która jest powołana między innymi do tego, aby umacniać rządy prawa. I oczywiście, że zdarzają się wypaczeń w tym zakresie i te powinny być ujawniane, piętnowane, analizowane i na pewno nie należy zatajać ich istnienia. Ale z kolei też nie jest prawidłowe sprowadzanie lekcji historii tylko do przedstawiania patologii w tym zakresie. Dlatego powiadam, no, edukacja na temat praworządności to jest trochę tak, jak Państwo stawiają sprawę, czy powinna być obowiązkiem państwa czy organizacji pozarządowych. Otóż wedle mnie powinno, to jest trochę pytanie tak, jak myć ręce czy nogi. Jedne i drugie i to w razie potrzeby. Czasami częściej te, czasami częściej te. A teraz są jakieś pytania osobiste. Ja później teraz Państwa dopuszczę do głosu, więc się proszę nie przejmować. Które z pełnionych moich funkcji były najbardziej interesujące i dawały największe możliwości rozwoju zawodowego, a które wiązały się z największą odpowiedzialnością, z nami największe wyzwanie? Na pewno największym wyzwaniem dla mnie był Rzecznik Praw Obywatelskich, dlatego że ja byłam pierwszym rzecznikiem, ja funkcjonowałam od roku 1988 do 1991. Wtedy rzecznik miał kadencję krótszą niż obecnie ma pan Bodnar. On ma obecnie kadencję 5-letnią, ja miałam kadencję 4-letnią. Otóż dlaczego? No po pierwsze dlatego, że dla mnie to była pierwsza funkcja publiczna, a po drugie ja byłam pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich, ja musiałam w pewnym sensie wymyślić sobie tego rzecznika, no co on, czym on ma się zajmować. Rzecznik nie ma żadnych kompetencji władczych. Ja powiedziałam już Państwu, on wystawia raczej piłki innym organom państwowym. No więc ja musiałam po pierwsze postarać się o to, żeby te piłki wystawiać celnie. I teraz może na przykład taki przykład. Wiążący się między innymi z Państwa wątpliwościami co do tego prawa międzynarodowego, czy tej unifikacji prawa. Otóż w czasach, kiedy nastał Rzecznik Praw Obywatelskich, nie było wątpliwości, że sądy nie stosują bezpośrednio ani konstytucji, ani nie stosują bezpośrednio prawa międzynarodowego.
Ja uważałam to za błąd, dlatego że po pierwsze w innych krajach było inaczej i to były te kraje, które były krajami demokratycznymi, a po drugie po to jest konstytucja, żeby była stosowana. I pomyślałam sobie, że jako rzecznik praw obywatelskich przez odpowiedni dobór spraw i odpowiedni dobór argumentów postaram się doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zachęcił organy administracji właśnie do stosowania konstytucji prawa międzynarodowego. I ja pamiętam, że na z takich zabawniejszych dokonań w tym zakresie, no to była na przykład tego rodzaju sytuacja, że w czasie, kiedy byłam rzecznikiem praw obywatelskich, nagle minister obrony narodowej cofnął odroczenie służby wojskowej dla jedynych żywicieli rodzin. Oni byli z zasady zwolnieni ze służby, zasadniczej służby wojskowej wtedy, cofnął to. No i tak gdzieś w ciągu tygodnia ci jedyni żywiciele rodzin, czyli mający na utrzymaniu osoby nie mające dochodów, rolnicy uprawiający gospodarstwo, zajmujący się gospodarstwem rolnym, mieli się stawać w kamaszach, w koszarach. Problem polegał na tym, że rozkaz, bo to było rozkazem ministra obrony narodowej zrobione, był wydany bez jakiejkolwiek procedury i bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Ja w tym czasie, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, nie miałam w kompetencjach możliwości działania w sprawach wojskowych. No ale bardzo mi się nie podobało to działanie wojskowości. No więc myślę sobie tak, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby to jednak zaskarżyć i żeby jakoś doprowadzić do opinii publicznej, do opinii organów państwowych szerzej, że to jest nie w porządku. I napisałam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym cały problem przedstawiłam nie jako kwestię dotyczącą spraw wojskowości, bo w tym zakresie nie miałam kompetencji, tylko przedstawiłam jako problem naruszenia procedur przyzwoitego zachowania względem obywateli, którzy zostali zaskoczeni tego rodzaju działaniem, czyli krótko mówiąc, jako uchybienie procedury. Wtedy miałam podstawy do wniosku, że uchybiono zasadom rzetelnej procedury w kontaktach pomiędzy obywatelem i jednostką. Poszło to do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zrozumiał moje intencje, dlatego że co prawda wniosku nie rozpoznał, powołując się na brak kompetencji rzecznika do stawiania spraw wojskowych przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale wystosował jednocześnie, uwaga, sygnalizację do organów administracji państwowej, sygnalizując no, nieprawidłowość działania ministra obrony narodowej. Na to mnie pytano, no dobrze, proszę pani, pani zrobiła wniosek, pani wniosku nie uwzględniono. Ja mówię tak, wniosku nie uwzględniono, ale merytorycznie osiągnęłam swój skutek. Chodziło mi o wskazanie, że po pierwsze to jest niepraworządne, a po drugie, że to tak nie powinno być i że powinna być jakaś reakcja. Dlaczego państwu opowiadam o tej historii? Opowiadam państwu o tym dlatego, że nawet nie mając kompetencji do załatwienia konkretnej sprawy, można w ramach możliwości na przykład zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego działać na rzecz praworządności, przyzwoitego traktowania w tym wypadku obywateli, tymi środkami, które ma się w swojej dyspozycji. Więc jak powiadam, dla mnie wyzwaniem było funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że to była ciągła próba zderzenia, gdzie są moje możliwości, kompetencje i możliwość oddziaływania na rzeczywistość. Pytają państwo, najśmieszniejsze, że może najbardziej prestiżowa taka funkcja, to znaczy bycie sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, na pewno nie dostarczyła mi tyle satysfakcji, ile dostarczyło mi na przykład bycie sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Dlaczego? Może dlatego, że Naczelny Sąd Administracyjny jest w znacznie mniejszym stopniu niż Trybunał Konstytucyjny
utopiony w problematykę czysto polityczną. W Trybunale Konstytucyjnym to jest tak, że jeżeli jakieś ugrupowanie przegra głosowanie w parlamencie, natychmiast składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał Konstytucyjny załatwił to, czego nie załatwił parlament. I w związku z tym działalność Trybunału Konstytucyjnego jest w bardzo dużym stopniu poddana ciśnieniu polityki. To jest dosyć nieprzyjemne. Mnie bardziej odpowiadała problematyka ściśle prawna i tej miałam rzeczywiście sporo w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jakiego typu tam były sprawy? Proszę Państwa, no może opowiem wobec tego o anegdotycznej sprawie, która na przykład no też pokazuje, w jaki sposób można interpretacyjnie osiągnąć pewien bezpośrednie działanie konstytucji. Proszę Państwa, w gestii tego wydziału Sądu Administracyjnego, w którym ja funkcjonowałam, były sprawy kombatantów. Sprawy kombatantów polegają na tym, że w naszym niezbyt zasobnym państwie kombatanci mają różnego rodzaju przywileje, świadczenia, dodatki, jakieś, no w każdym razie jakieś lukra, jakieś materialne. I tymi właśnie, taki właśnie dodatek kombatancki przysługiwał wdowom po kombatantach. I na czym polegał problem? Otóż u nas obecnie w naszym systemie prawnym małżeństwo powstaje w momencie złożenia stosownego oświadczenia woli w Urzędzie Stanu Cywilnego, a od niejakiego czasu, od konkordatu, również ślub kościelny wzięty w kościele, jeżeli tylko stosowne zaświadczenie ze ślubu kościelnego zostanie posłane do Urzędu Stanu Cywilnego, też ma taki skutek, że małżeństwo czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy w kościele ma taki sam prawny skutek. Ale nie zawsze tak było. Był taki czas w latach 50., że małżeństwa kościelne nie wywierały skutków prawnych. I dopiero później, kiedy wprowadzono obowiązek, że najpierw trzeba zawrzeć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, a dopiero później można zawrzeć ślub kościelny, od tego momentu przestały istnieć sytuacje, w których bywało, że zawarli ci, którzy chcieli zawrzeć małżeństwo, zawierali ślub kościelny, a nie zawierali ślubu cywilnego. W momencie później tego rodzaju ślub kościelny był bez znaczenia prawnego. Zarówno dla statusu dzieci, które były traktowane jako dzieci niepochodzące z małżeństwa, dla spraw spadkowych, dla spraw różnego rodzaju świadczeń, dla spraw majątkowych. I otóż, proszę Państwa, nam się trafił w ramach rozpatrywania sprawy o jakieś dodatki kombatanckie dla wdów, sytuacja, w której wdowa właściwie wdową nie była, dlatego że jej małżonek był małżonkiem poślubionym tylko w kościele, a ślubu cywilnego nie mieli. Czyli w świetle prawa to był konkubinat. No i problem teraz polegał na tym, że decyzja administracyjna, która odmawiała wdowie po kombatancie świadczeń kombatanckich, była najzupełniej z prawem zgodna, więc nie było podstaw, aby sąd ją uchylił. No ale w gruncie rzeczy sytuacja była z punktu widzenia czysto ludzkiego bardzo, no taka budząca wątpliwości. Oni żyli ze 30 lat ze sobą w tym zgodnym związku, jakkolwiek nie cywilnym. Byli, to jakaś była wieś, byli traktowani jak małżeństwo. I pamiętam, że tak się złożyło, ja pisałam uzasadnienie, jednak uchylające decyzję odmawiającą tych świadczeń kombatanckich. Ja powołałam się wtedy na konstytucję bezpośrednio. Konstytucja, polska konstytucja, nie wiem, czy Państwo ten tekst znają, ona zawiera preambułę, czyli wstęp taki uroczysty. W tym uroczystym wstępie, zgodnie z ideą, o której Państwu mówiłam, ideą
inkluzywności, włączania. Jest zawarta taka myśl. My wszyscy obywatele i zarówno wierzący w Boga, jak i ci, którzy w Boga nie wierzą, a którzy różne wartości wywodzą z innych źródeł. Otóż ja się powołując na ten fragment Konstytucji równości traktowania, no jeszcze inne tak, były tam elementy w sprawie, wywodziłam, że w takim wypadku odebranie uprawnień kombatanckich tej kościelnej, w cudzysłowie, wdowie, jest nieprawidłowe. No, ja nie powiem, żeby była to najlepiej umotywowana decyzja, którą wyrok, który w swoim życiu motywowałam, ale tym niemniej wystarczył do tego, aby decyzję skutecznie uchylono. Oczywiście ta opowieść jest dosyć barwna. Proza życia składała się z mniej spektakularnych wypadków. Tym niemniej, przynajmniej dla mnie, działalność w Naczelnym Sądzie Administracyjnym była bardzo, ale to bardzo interesującym fragmentem mojego życia, chociaż to trwało raptem wszystkiego 3 lata. 3 lata byłam w Sądzie Administracyjnym, 9 lat byłam w Trybunale Konstytucyjnym. No, więc jakie największe wyzwania? No wtedy, proszę Państwa, jak trzeba było pisać uzasadnienie wyroku i trzeba było się nagłowić nad tym, jak to zrobić. O jednym takich wyzwań Państwu teraz powiedziałam, jak twórczo wykorzystywałam preambułę konstytucyjną. Pytanie, w jaki sposób można poprawić poziom debaty publicznej? Proszę Państwa, innej metody nie znam, jak tylko i która jest w moim zasięgu, własnym dobrym przykładem. Otóż staram się po pierwsze nigdy nie wyprowadzić z równowagi i zawsze zachowywać od strony, gdy biorę udział w debacie publicznej, nie dawać upustu niskim instynktom, które jako żywo czasami się we mnie budzą, ale staram się to opanować i staram się, żeby to wszystko było na przyzwoitym poziomie. Nie znam innej metody. Samokontrola. Dla nas dostępna. Jeżeli jestem moderatorem czasami jakiejś debaty, też na to zwracam uwagę. Ja funkcjonuję na przykład w mediach społecznościowych, zresztą pod pseudonimem, i bardzo dbam o to, żeby w wypowiedziach czy w dyskusjach, które są prowadzone na Twittera nie lubię, na Facebooku, to nie jest płot, żeby wypisywać różnego rodzaju uczucia i dawać upust swojemu niekontrolowanym emocjom. I muszę powiedzieć, pod tym względem jestem dosyć surowym moderatorem tego, co się dzieje u mnie na ściance. Czyli znów, nie mam lepszej recepty, jak tylko to, samokontrola. I wreszcie dojechaliśmy, proszę Państwa, do 14, czyli ostatniego Państwa pytania. Ja, czy przy ogromnej liczbie obowiązków znajduję czas na pasję i zainteresowania poza obszaru pracy? Proszę Państwa, ja już jestem osobą w podeszłym wieku, w związku z tym wszystko robię wolniej. Dlatego nawet jeżeli mam mniej zajęć, to i tak mi to wszystko przychodzi stosunkowo, po prostu mi zabiera więcej czasu. Poza tym jakoś tak się złożyło w ciągu tych ponad 50 lat pracy zawodowej, że czas wolny i czas pracy zawodowej u mnie się jakoś płynnie ze sobą mieszały. Do tej pory mi to zostało. W związku z tym ja po prostu, no jak jestem zmęczona, czy nie mam ochoty czegoś robić, to robię co innego. Przy czym bardzo często to, co jest akurat rozrywką, bardzo często to jest mocno związane również z pracą zawodową. Ja na przykład lubię pisać, w ogóle lubię pisać. Czasami to są rzeczy dosyć dziwne, dlatego że no, na przykład ostatnimi czasy napisałam wstęp do takiej książki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy Państwo słyszeli. Była taka, teraz niedawno zmarła, sędzia w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, Ruth Bader Ginsburg. To bardzo kolorowa, ciekawa postać z bardzo interesującym życiorysem i doświadczeniami, bardzo zasłużona na polu walki o zrównanie statusów praw kobiet
W Stanach okazuje się, to był bardzo poważny problem w latach 70. No i teraz wyszła po polsku tłumaczenie książki, którą zresztą mam po angielsku od lat, mianowicie w moimi własnymi słowami. I mnie poproszono o napisanie wstępu do tej książki. Nawet ja ten wstęp oczywiście napisałam. Otóż moje pytanie dla tych, którzy stawiają pytania mnie. Czy to jest rozrywka, czy to jest praca? Nie wiem, dla mnie to było dosyć przyjemne, było rozrywka z innych podobnych rzeczy. Proszono mnie teraz niedawno, wychodzi takie pismo w Polsce, Dialog. To jest to pismo poświęcone teatrowi i w tym piśmie drukowane są, publikowane są sztuki, które ewentualnie później ktoś wystawia. Otóż teraz w najbliższych, bodajże w najbliższym numerze, nie wiem, który tam następny będzie, będzie sztuka, która się nazywa Bóg. Odbóstwo, Bóg. I jest to sztuka niemieckiego, właściwie bardziej prawnika niż pisarza, bo jest to adwokat, zresztą bardzo znany i wzięty w sprawach karnych, z ciekawym też życiorysem, bo to jest Ferdinand von Schirach. Jego dziadek był notabene przywódcą Hitlerjugend, Baldur von Schirach, no ale on należy właśnie do tego pokolenia już innych Niemców. I jest to sztuka, która mówi o problemach, dramatycznych problemach samobójstwa wspomaganego. To jest bardzo ciekawy też problem w prawie niemieckim, dlatego że mniej więcej rok temu Trybunał Konstytucyjny Niemiecki uchylił karalność pomocy przy samobójstwie wspomaganym. Ale z tego, że uchylił karalność, nie wynika wcale, że ten, kto samobójstwa chce dokonać, może od kogoś wyegzekwować tę pomoc. No i ta sztuka, o której właśnie mówię, jest o tym, jak zainteresowana osoba, będąca sterana życiem i schorowana, usiłuje uzyskać ową pomoc, która co prawda nie jest karana, ale również i nie jest przez prawo możliwa do wyegzekwowania. To jest jeden z problemów eutanatycznych. No, redakcja Dialogu też poprosiła mnie, żebym napisała do tego takie wprowadzenie o eutanazji z punktu widzenia praw człowieka, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, jak ten problem się w prawie kształtuje. No to też takie coś napisałam. To moje jest pytanie, czy to jest rozrywka, czy to jest, proszę Państwa, czy to jest część pracy. No więc jak powiadam, różnymi rzeczami się zajmuję. Zajmuję się również pisaniem książek dla dzieci. No to nie dla Państwa, bo to raczej dla młodszego rodzeństwa, bo to tak mniej więcej tak do 12 lat. Chyba takie rzeczy. Zajmuję się czasami pisaniem o muzyce, to też jest rozrywka. No i tak by to wyglądało. Proszę Państwa, ja starałam się najuczciwiej, jak potrafię, odpowiedzieć na Państwa pytania. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest dosyć nudne, tak jak ja odpowiadam, bo Państwo oczekują fajerwerków, a ja Państwu odpowiadam malowaniem pastelami i półcieniami. W związku z tym, ja teraz proszę bardzo, jestem do Państwa dyspozycji i mogą Państwo, jeżeli mają Państwo ochotę pytać, postaram się w miarę sił i możliwości odpowiadać jeszcze. No. Bardzo, pani profesor, dziękujemy tutaj za tę odpowiedź na serię pierwszych 14 pytań i ja zachęcam wszystkich do pytania, czy przez zgłoszenie się, czy przez napisanie na czacie. Teraz jest czas na pytania. Słucham? Tutaj zachęcam do zadawania pytań. No, a do pani. Zaraz, to ja byłem. Tutaj już widzę dwa pierwsze pytania, to poproszę Julia o twoje pytanie. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, czy według pani profesor praworządnością można manipulować i kto powinien stać na jej straży? Proszę pani, oczywiście, że można manipulować, bo prawem można manipulować, do jednego zachęcam. Nie wierzcie państwu komuś, kto ktoś powie państwu, że prawo jest zawsze takie, jakie samo głosi, że jest.
Oczywiście, że prawem można manipulować. Można manipulować praworządnością, można manipulować informacją o prawie. Można przecież czym jest na przykład, jeżeli Państwo czytają gazety, Państwo widzą, spierają się ludzie o interpretację. Jeżeli spierają się ludzie, którzy sami nie decydują, bo nie są sędziami ani nie są decydentami, no to oni powiadają, ja jestem przekonany o tym, że jest tak i tak. Inny mówi, jestem przekonany, że jest o tym tak i tak. No dobrze, ale mogą być lobbyści. Przecież Państwo, którzy oglądają na przykład filmy amerykańskie, wiedzą, że coś takiego jak lobby istnieje, prawda? To są ci, którzy za pieniądze albo z jakichś, robią propagandę dla pewnych rozwiązań prawnych. Proszę Państwa, lobbyzm istnieje oczywiście w Polsce też. Teoretycznie powinien być jawny, w praktyce jest ukryty. I bardzo trudno jest czasami się zorientować, jak dalece ktoś, kto o prawie mówi, mówi prawdę albo kłamie. Przecież na przykład, chcecie Państwo wiedzieć, jak na przykład się korumpuje pracowników naukowych, a proszę bardzo. Tak samo jak się korumpuje na przykład lekarzy. Lekarzom się organizuje wspaniałe wycieczki z prezentami, na przykład na konferencje na Hawajach. Czemu nie? Mogą być Hawaje. No może być gdzieś bliżej, bo teraz ciężko się lata wobec tego. I proszę bardzo, i za co? Za to, żeby we właściwy sposób propagowali na przykład jakieś rozwiązania farmaceutyczne, jakieś leki. Tak samo można, proszę Państwa, korumpować prawników. Urządzając na przykład, banki urządzą cudowną konferencję ze wspaniałym cateringiem, proszę Państwa, z rozmaitymi rozrywkami dla grona, powiedzmy, sędziów. Jeżeli sędziowie będą na tyle niemądrzy, że przyjmą to zaproszenie na naukową konferencję, to jest czysta manipulacja i korupcja. Trzeba być bardzo ostrożnym, proszę Państwa. Bardzo. I to czasami trudno poznać. Jak to z tym jest? Dobra, to jest wobec tego pani pytanie. Można manipulować. Co dalej? To dziękujemy i Franciszek, twoje pytanie poprosimy. A, pan Franciszek z tajemniczą twarzą czarna szajba. Dobry wieczór. Wspomniała pani, że nie mamy jakby prawa do współdecydowania o własnym losie i jakby mogła pani profesor trochę rozjaśnić, co miała pani na myśli. Dobra. Proszę Państwa, prawo podmiotowe, czyli takie prawo, które nam służy i które możemy wyegzekwować, musi mieć swoje źródło w czymś. W konstytucji, w ustawie nie ma ani w konstytucji, ani w żadnej ustawie czegoś takiego, co by nam dawało prawo do samostanowienia jako koncept. Mamy prawo do uczestnictwa w wyborach, mamy prawo, nawet prawo do życia jest, bo to jest w aktach, na przykład w pakcie, przepraszam bardzo, w konwencji o podstawowych wolnościach i prawach jednostki, prawo do życia, ale prawa do samostanowienia nie ma, prawo do samostanowienia mają narody. To jest rzeczywiście wtedy normatywnie zafiksowane, ale jako konstrukt prawa do życia nie mamy. Tak samo jak nie ma prawa do szczęścia. Nie ma prawa do zdrowia, natomiast owszem, bywa prawo do ochrony zdrowia albo prawo do świadczeń w zakresie ochrony zdrowia. Inaczej mówiąc, jeżeli mówimy o prawie, które komuś ma służyć, musimy znaleźć taką normatywną, czyli w przepisach, podstawę, która nam określi, że rzeczywiście tak jest. Nie ma czegoś takiego jak prawo do współdecydowania. Czasami tak się mówi, ale to jest publicystyczne, Mam prawo, bo ja wiem co, na przykład prawo do wypowiedzi mam. Jest na poziomie konstytucyjnym zafiksowane. Prawo do partycypacji, no o tyle, o ile jest na przykład prawo do udziału w wyborach, prawa wyborcze. Jeżeli pan zredukuje pojęcie prawa do samostanowienia do prawa wyborczego, to ja się zgadzam, to jest. Czy moje wyjaśnienia są mniej więcej z grubsza komunikatywne? Tak, bardzo dziękuję. To wyjaśniło. Ale w takim razie mam takie
Kolejne związane pytanie. Co pani profesor osobiście uważa o tym, że w taki sposób jest to unormowane prawnie? O właśnie tym na przykład braku prawa do szczęścia i tak dalej, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych mają... Rozumiem. Proszę pana, ja uważam, że to jest... To ja tak troszkę na okrągło powiem. Ja się wychowałam pod rządem konstytucji z 1952 roku. I ja mawiałam o tej konstytucji, że ona jest tak jak odświętna szata. No może ona i ładnie wygląda, sztywna, nieużywana. No tak jest. A tam były różne rzeczy, były tam, proszę pana, zapisane. Takie właśnie z gatunku, no właśnie, że ma się prawo tam do różnych rzeczy. Tyle tylko, że nie było tego jak wyegzekwować. Otóż ja jestem fanatyczką prawa, ustaw, konstytucji, które nie tyle deklarują, tylko które konstruują mechanizm, który daje się zastosować. Czyli na przykład ja jestem dość wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi na przykład, bo bardzo często się spotkałam, wpiszmy do konstytucji prawo zwierząt. Ja mówię, no dobra, powiedzmy, że się do tej konstytucji wpisze, ale co za tym idzie? Komu i co z tytułu takiego wpisu ma służyć wobec kogo? Jeżeli nic więcej, to jest wtedy czysta deklaracja, to ja jestem przeciwko wpisywaniu takich praw i ustanawianiu tego rodzaju praw, bo to nic nie znaczy. Prawo to nie jest coś, co się zapisało na papierze. Prawo to jest mechanizm, dzięki któremu przez odpowiednie zastosowanie i użycie wobec, za pośrednictwem odpowiednich kompetentnych organów, daje się coś osiągnąć, daje się coś wyegzekwować od państwa albo od kogoś, od jednostki. Ma pan odpowiedź na to pytanie? Dziękuję. Bardzo dziękujemy i poproszę o pytanie Pawła, który się zgłasza. Dobry wieczór. W odpowiedzi do pytania drugiego wspomniała pani profesor o tym tak zwanym podwójnym państwie, czyli takim, w którym co innego jest napisane w konstytucji, a co innego tak naprawdę w państwie się dzieje. Jak można wyeliminować problem takiego państwa z perspektywy obywatela? Proszę pana, wie pan, to jest znów troszeczkę szerzej. Prawo składa się niejako z dwóch warstw, każde prawo. Składa się z tego, co napisano i zadeklarowano i składa się ze standardu, czyli z tego, jak to jest realizowane przez sądy, przez administrację, no przez wszystkich, którzy stosują prawo. I teraz najczęściej do rozejścia się do tego państwa podwójnego dochodzi w sytuacji, w której prawo na papierze zostaje takie, jakie było, natomiast standard zaczyna się drastycznie rozłazić. Pojęcie państwa podwójnego nie jest pojęciem, które ja wymyśliłam. Wymyślił je, ono pochodzi od niemieckiego socjologa Ernsta Frankla, który napisał, uwaga, takie właśnie dzieło, gdzie pierwszy raz ten fenomen opisał, to dotyczyło III Rzeszy. W związku z tym operowanie tym pojęciem państwa podwójnego zawsze naraża tego, kto operuje tym pojęciem, na zarzut używania argumentum ad Hitlerum. A to nie o to chodzi, że ktokolwiek mówi, na przykład ja, że państwo podwójne to jest państwo, jakby to powiedzieć, hitlerowskie czy nazistowskie. Nie, to tylko chodzi o zjawisko, które było tam zauważalne i zauważalne jest wszędzie tam, gdzie standard, czyli prawo w stosowaniu, rozłazi się z prawem deklarowanym. Ja na przykład za mojego życia, jak ja żyłam w Polsce Ludowej, no to tych przykładów Doppelstaatu to ja miałam sporo w życiu różnego rodzaju. Zresztą nie tylko u nas. Ja znowu zacytuję
mój, na pewno Państwo znają postać, to wykopał akurat ten cytat pan profesor Matczak, ale on jest bardzo trafny, ten cytat. Mianowicie on przywołał postać prezydenta Peru z początków XX wieku, Oscar Benavides, który mawiał tak: dla moich nieprzyjaciół prawo, dla moich przyjaciół wszystko. Otóż to jest, jakby to powiedzieć, upostaciowana w tym krótkim zwrocie idea tego podwójnego państwa. Mianowicie są luzy decyzyjne, tylko stosuje nierówno. Stosuje inaczej wobec przyjaciół, inaczej wobec nieprzyjaciół. Więc to jest najpierw opis zjawiska. Teraz jak się można temu przeciwstawić? Proszę Państwa, przy pomocy tych praw, które nam prawo daje. Demonstracje, wypowiedzi, manifestacje swojego stanowiska. To jest w państwie, w którym jest rzeczywiście tendencja do rozejścia się tych dwóch sfer, jest to dosyć dla obywatela, walka o zejście się tych dwóch sfer razem jest dosyć po pierwsze kłopotliwa i jakby to powiedzieć niepozbawiona pewnego rodzaju ofiar. Zresztą proszę zwrócić uwagę też, niech Państwo zobaczą na pewien paradoks symboliczny. Weźmy, teraz ostatnio się wydarzyła taka sytuacja w Warszawie, kiedy z jednej strony mamy do czynienia z demonstracją ku czci ofiar wypadku samolotowego w Smoleńsku. No, nieszczęście, prawie 100 ofiar. I jednocześnie mamy do czynienia z demonstracją, gdzie kreśli ktoś krzyże węglem na płytach placu, gdzie jest demonstracja. Te krzyże mają znów symbolizować śmierć ofiar teraz epidemii. No wiadomo, że bardzo wiele ludzi zmarło w wyniku epidemii. Otóż przecież jest naprawdę wyrazem paradoksu, że z jednej strony jedną demonstrację na tym samym placu broni przed jakimiś nieprzyjaznymi gestami z jednej strony policja, z drugiej strony ta sama policja pracowicie zmywa te namalowane na płytach wykładających plac krzyże. Przecież to jest taki sam krzyż i symbolizuje dokładnie to samo. Pamięć ofiar, które straciły życie w sytuacjach gwałtownych. Patrzcie Państwo, ten sam symbol staje się z jednej strony dla prawa czymś, co należy ukryć, a z drugiej strony jest czymś, co należy ochraniać. To mają Państwo do czynienia z sytuacją, która Państwu unaocznia tą dwoistość prawa. Znów, ja nie chcę powiedzieć, że to się zdarza tylko u nas. To się zdarza powszechnie, tego rodzaju sytuacja. Tylko, że demokracja, w zależności od tego, czy to jest demokracja silna, to ona dopuszcza i aprobuje sytuacje, w której artykułują się, ujawniają się różnego rodzaju preferencje społeczne, ale jeżeli to jest demokracja słaba, to ona dąży do ukrycia tych różnic. Kto nie z nami, ten przeciw nam. Macie cudowną ilustrację tej właśnie tezy. To o to mniej więcej chodzi. I jedyne, co można zrobić, no to egzekwować swoje prawa. Bez bohaterstwa, tyle, ile można i tyle, ile się uważa za wskazane. Wszystko. No. Dziękujemy. I kolejne pytanie od Alberta Kistowskiego. Poprosimy. Jest pytanie na czas, to ja pani profesor po prostu przeczytam na głos. Czy zawsze człowiek, obywatel RP ma prawo do odwołania się od organizacji? Mam na czacie. Spojrzałam na czat. Jest. Jako zasada, prawidłowo funkcjonująca procedura powinna zawsze przewidywać możliwość odwołania. No oczywiście
góra, dwie instancje, no bo w nieskończoność nie można się odwoływać. Ale sytuacja, w której nie ma odwołania od jakiejś decyzji, jest sytuacją nieprawidłową i tak na pierwszy rzut oka może się zdarzyć jakaś, no nie wiem, to trzeba byłoby zbadać dokładnie, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli od decyzji nie ma odwołania, to ukształtowanie procedury podejmowania tej decyzji jest nieprawidłowe. To tak by było. I jest, jeżeli Państwo chcą wiedzieć, to jest zarzut naruszenia państwa prawa, artykuł 2 Konstytucji wtedy. No, to mniej więcej tak by wyglądało. Dziękujemy. Jeszcze jest pytanie od pani Katarzyny. Mikrofon niestety mi wyglądała. Ale słyszał pan. Ale słyszał pan, Kisowski słyszał odpowiedź, tak? Dobra, w porządku. Super. W takim razie ja poproszę kolejne pytanie od pani Katarzyny. Dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu. Bardzo przepraszam za brak włączonej kamery, ale jestem troszeczkę w niedyspozycji zdrowotnej po wczorajszym drugim szczepieniu, drugiej dawce szczepienia. Dlatego nie włączę tej kamerki, proszę wybaczyć. Na wstępie no, chciałbym... musi pani ładnie wyglądać. Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Reprezentuję środowisko sędziów sądów powszechnych. Jestem mamą jednej tutaj z uczestniczek tego spotkania. Jest pani profesor dla mnie autorytetem od czasów studiów. Tyle tylko powiem. Jestem zachwycona, że przyjęła pani to zaproszenie. Ogromne podziękowania. No ale musiałam odpowiadać na pytania, na które zdecydowanie przynudzałam. Jakbym wam zrobiła wykład po swojemu, byłoby ciekawi. Dobra. Być może pani profesor zgodzi się jeszcze kiedyś w przyszłości przyjąć ponownie zaproszenie i zrobić ten wykład po swojemu. Bylibyśmy na pewno wszyscy zachwyceni. Ale chciałabym postawić dzisiaj dwa pytania, jeśli mogę skorzystać z tej niecodziennej okazji. Jestem sędzią orzekającym i w sądzie rejonowym i okręgowym na delegacji. Chciałabym zapytać o zdanie pani profesor w kwestii modelu zachowania sędziego w obliczu kryzysu praworządności. Nurtuje mnie bowiem takie pytanie, jak powinien zachowywać się sędzia sądu powszechnego spostrzegający, iż dochodzi na co dzień do pewnego naruszania zasad praworządności. Czy sędziemu wypada protestować? Jak daleko taki protest może się posunąć? Czy sędzia może komentować pewne sytuacje, które mają miejsca w kraju? Czy powinien udzielać wywiadów w prasie, w telewizji? Po prostu, czy powinien brać udział w protestach ulicznych? Czy też jego rolą powinno być orzekanie, stosowanie prawa zgodnie z prawem, z konstytucją, z prawem międzynarodowym? To jest jakby moja pierwsza wątpliwość. I drugie pytanie. Mimo wszystko wiem, że to nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem, ale czy pani profesor widzi szansę na wyjście z tego kryzysu praworządności, który dzisiaj obserwujemy, z tego chaosu prawnego, z dziesiątków problemów związanych między innymi z orzeczeniami wydawanymi przez sędziów, którzy zostali pozytywnie mianowani przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa. Czy w skrócie, chociaż dla młodzieży tutaj dzisiaj zebranej, pani profesor byłaby tak miła i udzieliła swojej oceny tej sytuacji i na przyszłość, jak to pani profesor postrzega. Dziękuję bardzo. W miarę sił i możliwości, poza tym no tak dostosowując do audytorium. Pierwsze, co wypada sędziemu? Proszę pani dotyka problemu, który jest również moim problemem. Dlatego, że tak, ja jestem dosyć aktywna i medialnie, i pisarsko. Ale jednocześnie jestem sędzią w stanie spoczynku, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja oczywiście staram się działać, ja przede wszystkim pilnuję jednego. To zresztą to się przewinęło tutaj w tych rozmowach. Ja bardzo pilnuję formy. To znaczy, ja na przykład jestem, jak powiadam, na Facebooku, jestem właśnie dlatego, ja mam pseudonim, który zresztą jest powszechnie znany. Wszyscy wiedzą, kto ja jestem i kto gdzie jak ja figuruję. Tylko to jest taka pewna zewnętrzna oznaka dekorum, że ja, no prawda, no żeby nie było, no to zresztą to jest to pseudonim, który ja bardzo często używałam tak samo pisarsko. Ja pod tym pseudonimem pisywałam literaturę, więc wiadomo, kto to jest. Ale dlatego utrzymuję to.
wypowiadam się na przykład na mediach społecznościowych, ale bardzo dbam o formę. Żadnych, przepraszam bardzo, niegrzeczności, tak zwanych przywalań czy epitetów, czy czegoś takiego. Bardzo o to dbam. Zresztą tak samo dbam w wypowiedziach publicznych. Na przykład uważam, ja na wiecach, ja zresztą nie jestem mówcą wiecowym, jako zasada nie biorę udziału. W demonstracjach ulicznych czasami tak, jako uczestnik, ale nie jako no, taki bardziej rzucający się w oczy podmiot. Ja na bardzo wielu manifestacjach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, ja bywałam, ale w tłumie. Nie uważałam, że muszę akurat się eksponować za nadto. U nas sprawy zaszły tak daleko niestety, że w tej chwili kwestia... Ja dawniej byłam zwolenniczką bardzo wstrzemięźliwego udziału sędziów w działalności tego typu, ale w tej chwili sprawy zaszły tak daleko, zwłaszcza jeżeli chodzi o, krótko mówiąc, no co dużo gadać, szykanowanie sędziów za działalność orzeczniczą, że w tej chwili to jakieś demonstracje, które dotyczą nie tyle kwestii politycznych, co dotyczą zagadnień związanych z funkcjonowaniem sądów, ja dopuszczam możliwość brania udziału w tego rodzaju działaniach. Jakkolwiek sama no, jestem dosyć, no, trzymam się w miarę możliwości, no, nie na pierwszym, nie w świetle reflektorów. Natomiast uważam, że bez tego i na wypowiedzi, jeżeli wypowiedzi na tematy prawa, praworządności, funkcjonowania praworządności, jeżeli tylko są w odpowiedniej formie, tak, na pewno można się wypowiadać. Nie można się wypowiadać o sprawach, które się ma sądzić zwłaszcza, no bo to jest z oczywistych względów niedopuszczalne. Natomiast nie widzę nic złego w tym, jeżeli sędzia, zakończywszy sprawę, czy opowiadający o swoim działaniu, opowiada o sprawach, które sądził, może opowiadać, to nie jest problem. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, o której pani mówi, to jest sprawa znacznie trudniejsza. Problem wyjścia z tego całego impasu i w gruncie rzeczy pani pyta o jedno. Pani pyta o to, co robić w sytuacji, w której mamy coraz więcej sygnałów, również płynących z umocowanych źródeł, powiedzmy no, takich jak TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej albo Trybunał w Strasburgu, Trybunał Praw Człowieka, w którym coraz więcej jest sygnałów, w których zupełnie wyraźnie wynika, że niektóre działania systemu wymiaru sprawiedliwości, działalność Krajowej Rady Sądownictwa, działalność na pewno Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, nie trzymają, krótko mówiąc, standardów międzynarodowych. I ja przyznam, że jestem zwolenniczką nie gra zero-jedynkowa. Na pewno, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, w tej chwili nie ulega dla mnie wątpliwości. To nie jest sąd, nie spełnia odpowiednich kryteriów, w związku z tym jego działalność jest no, wątpliwa pod każdym względem. Nie jestem, nie mam, na pewno sędziowie powołani w procedurze, w której brała udział KRS, na pewno zostali powołani w procedurze nie w pełni praworządnej. Ale z tego nie wynika, że po pierwsze można w jakikolwiek sposób w tej chwili zakwestionować ich powołanie i to nie dlatego, że skoro mianował ich prezydent, to jego uświęcający podpis usanował wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które były po drodze. Bo tego rodzaju, a ja chyba nie odpowiedziałam nawet na to pytanie, bo tu chyba coś takiego było, ja tu chyba coś... O, prezydent miał nieograniczone, no to jeszcze zapomniałam, przepraszam, przeleciałam. Nie, bo to jest jakaś prerogatywa, która byłaby zastrzeżona wyłącznie dla suwerena, władcy i to chyba w takim znaczeniu jeszcze władcy, nie w demokracji jakiejś, tylko w jakimś bardziej autokratycznym systemie, tylko dlatego nie można tego zakwestionować, bo nie ma odpowiedniej procedury.
To jest, zwracam uwagę, na przykład ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie w tym kierunku właśnie poszedł. I to właśnie powiedział, zresztą nie zostało zrozumiane przez publiczność. I teraz ja zmierzam do tego, że nie ma bezpośredniego przełożenia pomiędzy wadliwościami, o których mówię, a wadliwościami wyroków, które zostały wydane z udziałem tych sędziów. Problem polega na tym, że, przepraszam bardzo, no tu już wchodzę w takie trochę prawniczenie, nie wiem, czy Państwa to interesuje. Mianowicie w zeszłym roku uchwała trzech izb Sądu Najwyższego była bardzo mądra i w bardzo wyważony i rozumny sposób dawała możliwość wyjścia z tego impasu. Niestety, zarówno przez środowiska sędziowskie nie została zrozumiana i zaakceptowana, no a w tej chwili to jeszcze została zdyskwalifikowana przez Trybunał Konstytucyjny, no i w tym w międzyczasie narosło znowu tych orzeczeń wydawanych przez osoby powołane w tych wadliwych konkursach i tak dalej, postępowaniach. I w związku z tym nie mam odpowiedzi na to, co się stanie, jeżeli w jakimś momencie dojdzie się do, czy przez zmianę jakąś wyborczą, czy przez jakieś inne działania, dojdzie do potrzeby sanacji tego okropnego chaosu, w którym tkwimy. Na pewno w którymś momencie ten chaos będzie musiał być uporządkowany. Ja osobiście jestem zwolenniczką wielu różnych pojedynczych działań, które składają się na pewien ciąg. W związku z tym ja przepraszam, że ja mówię w tak niekonkretny sposób, ale ja na przykład sobie doskonale mogę wyobrazić sytuację, w której dajmy na to, dyskwalifikuje się kompletnie działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a natomiast wszystkie orzeczenia, które są wydane z udziałem sędziów, którzy uczestniczyli, w których powołaniu uczestniczyli sędziowie kwalifikowani przez obecną KRS, na przykład, to byłaby potrzebna ustawa, one byłyby wzruszalne, to znaczy, że jeżeli by się wykazało związek pomiędzy brakami konkursu powołania a wydaniem określonego wyroku, strona mogłaby to zakwestionować. Tego rodzaju rozwiązanie ja dopuszczam. Bardzo dziękuję. To są różne warianty. Bardzo dziękuję Pani Profesor, naprawdę bardzo, bardzo ciekawie Pani odpowiedziała. Ja chciałam właśnie tylko uświadomić też młodzieży, jak wiele problemów to wiąże z to tym. To jest potwornie trudne. To jest bardzo, bardzo potwornie trudne. Dlatego, że bałagan narobić jest bardzo łatwo. Myśmy narobili tutaj straszliwego bałaganu w Polsce, ale teraz wyjść z tego tak, żeby nie narobić, żeby wychodzenie z bałaganu i czynienie sprawiedliwości nie narobiło jeszcze większych szkód, to jest dopiero wyzwanie i problem. No. Bardzo dziękuję. Przepraszam, ale to tyle ja mogę powiedzieć, to jest moje osobiste zdanie, to co ja w tej chwili Pani przedstawiłam. No. Bardzo dziękuję za to jeszcze. Bardzo dziękuję. Proszę. Bardzo dziękujemy i poprosimy, jeszcze jest pytanie od Antoniego, który się zgłasza. Pan Antoni, dobrze. Tutaj dobrze. Hej, hej. Jest. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Słychać. Ja niestety również nie mogę kamerki włączyć, bo nie pozwala mi tutaj urządzenie, mimo że bardzo chciałam. Jednakże pytanie chciałem zadać odnośnie reformy sądownictwa i kultury prawnej. Mam nadzieję, że będzie dość ogólne, że do audytorium będzie można je dostosować. A mianowicie chodzi mi o to, że argumentem osób popierających reformę sądownictwa, a zwłaszcza wybieranie sędziów przez polityków, jest to, że... Jeszcze raz, przepraszam. Sędziów gdzie? Wybieranie sędziów do choćby sądów powszechnych przez Krajową Radę Sądownictwa, w której większość mają politycy. I argumentem jest to, że w innych państwach, choćby Niemcy, czy nawet USA, tak? To proszę, jeżeli można od razu. Proszę Państwa, jeżeli się weźmie dwa samochody, Mercedesa i dajmy na to Szkodę, no i Mercedes ma cztery koła i Szkoda ma cztery koła, ma kierownicę, ma siedzenia, różne takie rzeczy. Tylko, że jeżeli się weźmie podzespół z Mercedesa, przełoży do Szkody lub odwrotnie, to zwracam uwagę, że jeździć to nie będzie. Otóż
problem z tym, że to nie, i niby tu jest śrubka i tu jest śrubka, tylko wszystko zależy, w jakie jeszcze ona jest wkręcona środowisko. Dlatego to jest paskudna metoda polemiczna, która nakazuje, należy porównywać nie to, jak w co jest śrubka, że jest śrubka, którą się gdzieś wkręca, tylko jakie osiągi czy parametry ma Szkoda i Mercedes. W związku z tym dokładnie metoda polegająca na tym, że jakieś elementy kwalifikacyjnego działania przy rekrutacji sędziów i w Niemczech, i w Hiszpanii, i tam jeszcze w innych krajach, we Francji też, mają organy polityczne, to jeszcze nie jest argument za tym, że akurat ten system, który został tak skonstruowany jak u nas, jest systemem z tego punktu widzenia porównywalnym. Czyli krótko mówiąc, nie porównywajmy Mercedesa do Szkody, a jeżeli już nie chcemy akurat takiej dużej różnicy, no to nie porównywajmy wobec tego Szkody do Peugeota, chociaż to podobne. No. Dlatego, że to jednak jest cokolwiek co innego. Trzeba porównać, czy jakby to powiedzieć, parametry funkcjonalne są takie same. Dalej, proszę Państwa, przecież może być też i tak, że co ja powiedziałam dzisiaj w spotkaniu o tym kwalifikowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w swoim czasie, na początku XXI stulecia, kiedy mnie powoływano do Trybunału Konstytucyjnego, że był taki zwyczaj konstytucyjny, że partie, również opozycyjne, desygnowały kandydatów. Otóż, proszę Państwa, nie wystarczy powiedzieć, przepisy tu i tu są podobne albo przewidują podobne rozwiązania. Jeszcze się zapytajmy, jak funkcjonuje zwyczaj konstytucyjny. Bo może się okazać tak, że mimo że są identyczne przepisy, to się okaże, że desygnowanie przez polityków tych osób do, powiedzmy, do odpowiednika Krajowej Rady następuje w gruncie rzeczy przez przyklepanie wyborów środowiskowych. Więc ja przepraszam, ten argument, który ja wiem, on taki bardzo często ten argument się pojawia, nie jest dobrym argumentem. To jest dokładnie tak jak ten o tym samochodzie, proszę Państwa. Śrubka jest taka sama, tylko mechanizm nie ten. Dziękuję Pani Profesor. I właśnie w związku z tym to pytanie miało trochę wyewoluować, dlatego że dochodzę do kwestii, która jest dla mnie bardziej nieuchwytna, bo oczywiście ten argument nie jest do końca poprawny, ponieważ wydawać się może, że właśnie kluczem, tak jak Pani Profesor mówi, jest też szeroko pojęta kultura prawna. Jednakże dla mnie kiedyś, teraz już bardziej ją rozumiem, ale wydaje mi się, że wiele osób nadal nie potrafi sobie konkretnie zrozumieć, o co chodzi, jaka jest istota kultury prawnej. Dlatego takie już ostateczne pytanie, to wydaje mi się jest takie, czy da się w sposób bardziej konkretny, bardziej uchwytny wytłumaczyć przeciętnemu odbiorcy istotę kultury prawnej. I Pani Profesor podała taki przykład, który mi się bardzo podobał i bardzo mnie w którymś z wywiadów w mediach bardzo mi obrazowo to wytłumaczył, mianowicie, że w wieku XIX Polska nie miała państwa, tak, nie byliśmy państwem i zawsze państwo trzeba było oszukać. Tak. I to mi bardzo się podobało. I czy można to rozwinąć? Tam dziękuję z góry za to. Nie wiem akurat, czy akurat to przemawia, ale wie pan, dla mnie jest jakimś problemem to, że przecież jeżeli weźmiemy w ogóle historię tworzenia się nowoczesnego państwa, jak funkcjonuje właśnie, jak się... Dwie rzeczy trzeba zwrócić na to, na uwagę. Przede wszystkim cały XIX wiek to była wielka kuźnia mechanizmów demokratycznych. Się wtedy kształtowało, jak kształtuje się nowoczesne państwo. Parlamentaryzm, wybory, partie, prawa kobiet do głosu dochodzących i tak dalej, i tak dalej.
przecież a co się działo wtedy w Polsce? Ja zawsze mówiłam, że była taka kiedyś bardzo piękna wystawa w Krakowie, w Muzeum Narodowym Polaków Portret Własny. I tam były zgromadzone różnego rodzaju obrazy, które pokazywały życie codzienne pod różnymi zaborami. I co ja widziałam tam w zaborze austriackim? No tu jakaś grono profesorów ogląda jakieś doświadczenia, robią chemiczne tam. Profesor Rydiger coś tam robi ze swoimi uczniami. Gdzieś tu jakieś zgromadzenie jakiegoś ciała społecznego. Co ja widzę w zaborze carskim? Knut na Hajka biegną z rozstrzelania kibitką na Sybir i tak dalej, i tak dalej. No przecież w tych warunkach nie utworzy się społeczeństwa obywatelskiego, nie utworzy się zrozumienia dlatego, że prawo jest czymś, co je zasługuje na akceptację jako tarcza dla człowieka, a nie tylko jako oręż w ręku ciemięscy. I to jest wiek XIX. Później wchodzimy w wyzwolenie w Rzeczpospolitą międzywojenną. No bardzo krótko tego było. Dokonano ogromnego cywilizacyjnego skoku. Ale znowu co się okazało? No przecież to było króciutko, 20 lat. Przyszła okupacja niemiecka. Czym był aparat okupanta? No wielką, jakby to powiedzieć, nie tylko aparatem ucisku, ale i wielką pompą ssącą wszelkie siły gospodarcze akurat z terenu generalnej guberni. Więc kiedy myśmy mieli wytworzyć, jakby to powiedzieć, no patriotyzm konstytucyjny? Wobec jakiej konstytucji? Wobec której konstytucji? Nie było kiedy. Konstytucja z 52 roku, która tak wyglądała jak właśnie szata, sztywna, odświętna, ale właściwie niczego nie włożyć to i siedzieć w tym było niewygodnie. I to jest jedna rzecz. Ale jeszcze druga jest rzecz. I tak się zastanawiałam, że przecież na Zachodzie nie ma takiego zaufania i takiej wiary w prawa człowieka, jak jest u nas. Dlaczego? Bo to wszystko, co my zawdzięczamy prawom człowieka, Zachód dostał w toku rozwoju własnej historii za pomocą swojego konstytucjonalizmu. Oni to dostali w drodze naturalnego rozwoju własnego państwa. A myśmy musieli czekać, żeby nam to skapnęło razem z paktami praw człowieka. Więc my mamy troszkę spaczoną perspektywę. I znów, Państwo wszyscy znają legendę, no nie legendę, przepraszam, to jest prawdziwa opowieść o wodzie Drzymały. Prawda? No to jest, Państwo znają tą historię, że na terenie zaboru pruskiego nie wolno było budować domów postawionych na fundamentach. W związku z tym Drzymała kupił wóz, nawet dwa wozy kupił, bo jeden mu się rozleciał, później kupił drugi cygański, ustawił je na kołach, w nim zamieszkał i w ten sposób oszukał czy obszedł zakazy zaborcy. No przecież to jest. Patrzcie Państwo na to, z jednej strony pochwała cwaniactwa, obejść prawo, z drugiej strony opór zaborcy. Proszę zobaczyć dwuznaczność i jakie to ma znaczenie właśnie dla kultury prawnej. Jak się w tych warunkach kultura prawna ma prawidłowo wytwarzać? Jesteśmy, ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy ofiarami własnej historii, przeciwnie, jesteśmy dziećmi swojej własnej historii. I oczywiście każdy kraj ma swoje własne problemy z tym związane, ale i u nas tak samo, no musimy sobie z tym jakoś radzić. Także wie pan, ja nie potrafię podać definicji istoty kultury. Ja wiem, że kultura generalnie rzecz biorąc polega na tym, że się człowiek, jeżeli coś może, to się nie posuwa do ekstremów. Bierze tyle, ile mu jest potrzeba, a nie rozpiera się, no bo przecież mi wolno. Nie. Biorę tyle, ile mi potrzeba i żeby starczyło dla innych. To jest problem tolerancji. To jest problem współpracy. Ja oczywiście, że ja sobie zdaję sprawę, że ja mówię trochę jako o żelaznym wilku. Za przeproszeniem, no namówcie do współpracy partię w parlamencie. Matko Boska, jak oni się bez przerwy kłócą. I nawet jeżeli są sojusznikami potencjalnymi, to też się kłócą. No, więc czego wymagać? Ale znów, wydaje mi się, Państwo mówią, jak młodzież może
w tym partycypować. Uczyć się kooperacji już teraz. Umiarkowania, kompromisu, no, dogadywania. To jest jedyne, co mogę. Tyle samo się sama ja w życiu nauczyłam, że to się opłaca, że to można zrobić i w jakiś sposób no na tym, to jest przydatne po prostu. A jeżeli człowiek przychodzi i tylko powiada, to jest moje terytorium, jest moje, proszę tutaj na moje nie włazić, ja tutaj to no, sobie tutaj zaznaczyłem i to jest moje. No jest, no więc lepiej wytłumaczyć już nie potrafię. No. Pani profesor, bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Jeszcze słowem takiego krótkiego ad vocem chciałem powiedzieć, że faktycznie wydaje mi się, że to tak jak jest, tak jest właśnie, jak pani profesor mówi, że to siedzi też w nas w głowach i musimy stale o tym myśleć bez przerwy. I ja nawet mam takie doświadczenie indywidualne, dlatego że mam kontakt z osobami, które nie studiowały, tylko chodziły do liceum, co prawda, a teraz studiują wraz ze mną po stronie na uczelni polsko-niemieckiej. I od razu widać, jak się przechodzi, tak, od razu widać, że faktycznie u Niemców nie ma takiego, jest właśnie umiarkowanie, nie ma chęci do takiego ekscesu, co pokazało się najbardziej teraz na kwestii szczepień. Aha. Gdzie dużo Polaków na przykład czekało na tak zwane wolne szczepionki, potocznie mówiąc, bo które co prawda nie były przypisane do nich, ale mieli nadzieję, że dostaną. W Niemczech takiej sytuacji niby, no większość osób nawet by o tym nie przeszło przez myśl. I to też już naprawdę na koniec, bodajże w nowej książce pani profesor to wyczytałem, że też taką anegdotę, że jeżeli wsiądziemy do taksówki, tak, do Austrii. Gwizdze pieśni my Schuberta. Dokładnie, pieśni Schuberta. To się zdarzyło. Ja nie bujam. Ja naprawdę wsiadłam i ja się zdziwiłam. Myślę sobie, słyszę coś znajomego. Matko Boska, taksówkarz gwizdze Schuberta. Jezusie Maryjo, no. Żeby u nas no, Mazurka przynajmniej Chopina, że tak powiem, zagwizdał. No. Ale oczywiście, że to tak jest. No. Bardzo dziękuję za wszystkie przykłady, naprawdę. No. A ja przepraszam bardzo, bo ja zobaczyłam, że ja przeleciałam, ale to nie dlatego, że ja chciałam opuścić, tylko byście tutaj jeszcze mi dali takie pytanie, czy prezydent powinien mieć nieograniczone prawo łaski, stojąc niejako ponad wyrokami sądu? Od razu wyjaśniam. Prawo łaski właśnie na tym polega, że jest wyrok sądu i prawo łaski pozwala ten wyrok sądu skasować. Natomiast problemem u nas było co innego, że wyroku sądu jeszcze nie było, tylko w czasie trwania postępowania sądowego niezakończonego prezydent wydał po wyroku pierwszej instancji wyrok uniewinniający w sytuacji, kiedy jedna z osób, tam był ten, ojej, jeszcze uczestnik postępowania, zaskarżył, czyli on miał prawo oczekiwać jeszcze jednej instancji, a ta instancja została skasowana, dlatego że prezydent przedwcześnie zastosował prawo łaski. I był ogromny spór właśnie na tym tle, czy może tak zrobić. Moim zdaniem nie powinien, nie może i nie do tego służy prawo łaski. O. A natomiast fakt prawo łaski, tak, kasuje wyrok sądowy, prawomocny wyrok sądowy, taka jego uroda, tego prawa łaski. No, to co? Dziękujemy i widzę, że pytania tutaj już nikt nie zgłasza, więc wierzę, że wszelkie dreszniące nas jakieś tematy interesujące nas zostały wyczerpane, więc bardzo pani tutaj. Ale od razu gorzej, żeście. Dobra, to co, to już? No, to wobec tego ja pani nie dziękuję.
Straszne mamy echo. Już pewnie się pani wyłączyła pewnie. Więc wobec tego ja państwu ślicznie dziękuję. Przepraszam za, no ale tak chciałam, no żeby nie było, że ja was gnębię jakoś w sensie, no bo ja wiem, no partycypacji. No, ale starałam się przynajmniej uczciwie to wszystko przedstawić, to co potrafię. Wobec tego dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre rzeczy okazały się przydatne. Wobec tego życzę powodzenia na drodze życia i no, tej, która przed wami stoi. Natomiast powiem wam jedno. Starość nie jest rzeczą przyjemną. Dobra, tu strzyka, tu coś zawadza, tu coś człowiekowi przeszkadza. Ale mam jedną, proszę państwa, nad wami przewagę. Mój PESEL nie czyni mnie za ten chaos odpowiedzialną, przynajmniej w tej chwili. I muszę powiedzieć, robi mi to ogromną satysfakcję, bo ten co jak co, ale tego chaosu, w który państwo w tej chwili wchodzą, to ja wam naprawdę nie zazdroszczę. Wobec tego życzę, żeby państwu się dobrze jakoś z tym wszystkim ułożyło i wobec tego wszystkiego dobrego i kłaniam się wszystkim państwu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękujemy pani profesor. Do widzenia.